Po pięknym popołudniu przyszedł armagedon pogodowy. Jakie straty i jak wygląda sytuacja w naszym mieście? O tym opowie nam Andrzej Kulik, zastępca prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Jak wygląda aktualnie sytuacja? No, jestem po objeździe Huty. Rzeczywiście w kilkunastu miejscach doszło do dosyć dramatycznych sytuacji wywrócenia drzew, wyrwania ich z korzeniami. Na osiedlu kazimierzowskim drzewa spadły na samochody na parkingu. W innych miejscach również przy domu towarowym Wanda mamy także zrzuconą balustradę, wyrwaną dokładnie rzecz biorąc. Tych zgłoszeń jest około 170. Straż pożarna sukcesywnie będzie przyjeżdżała i usuwała te szkody. Na wszelki wypadek proszę wszystkich o uwagę, dlatego że być może niektóre gałęzie są jeszcze naderwane i mogą spaść. A zapowiada się jeszcze brzydka pogoda, wiatr, więc wszystko się może zdarzyć. Szczególnie prosiłbym o opiekę nad osobami starszymi i dziećmi, żeby w sposób nieostrożny nie wpadły w jakieś nieprzyjemne sytuacje typu spadające konary z drzew. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. A do Was apelujemy, uważajcie na siebie, zważywszy na to, że prędkość wiatru może dochodzić nawet do 100 km/h.